Cześć. Ja nie będę mówił zbyt wiele o produkcie. Reprezentuję firmę, która tworzy rozwiązania płatnicze, optymalizacyjne i ochronne dla biznesów z obszaru gospodarki cyfrowej. Skupię się natomiast na zjawisku, z którym bezpośrednio wiąże się to, co my robimy, czyli płatnościach w ekonomii subskrypcji, w dobie ekonomii subskrypcji. Właściwie czym jest ekonomia subskrypcji? Wszyscy żyjemy w dobie takiej właściwie trwającej nieustająco rewolucji cyfrowej. Ta rewolucja zrodziła różne zjawiska, takie jak chociażby ekonomia współdzielenia, czy współdzielona konsumpcja, customizacja, czy personalizacja wszystkiego, social selling. No i szczególne znaczenie ma w tej układance właśnie model subskrypcyjny, który przenika wszystkie te zjawiska, jednocześnie samemu do nich przynależąc, do tej dziedziny przynależąc. Na czym polega model subskrypcyjny? No, definiujemy go jako po prostu powtarzalne lub ciągłe dostarczanie usług lub produktów na podstawie umowy zawartej pomiędzy dostawcą a kupującym, gdzie za tą usługę jest obciążany kupujący w sposób powtarzalny w określonych ramach czasowych. Definiujemy tutaj, w ramach tej definicji mamy dwa rodzaje takich najczęściej występujących obciążeń, czyli stałą kwotę, która z reguły występuje, kiedy płacimy z góry, oraz model pay as you go, kiedy kwota się różni, natomiast cykle są takie same. Skąd sukces ekonomii subskrypcji, skąd sukces modelu subskrypcyjnego? No przede wszystkim z korzyści, jakie niesie zarówno dla konsumentów, jak i dla sprzedawców. Taką główną korzyścią, którą wszyscy znamy z codziennego życia, jest zwiększanie dostępności produktów i usług. Tak? Wszyscy chyba oglądamy od czasu do czasu jakieś seriale na popularnych platformach streamingowych, coraz częściej słuchamy muzyki, również w streamingu. No, nigdy byśmy nie zgromadzili tyle albumów muzycznych czy filmów na trwałym nośniku. Mało kto byłby w stanie to zrobić. Następnie wygoda. Wygoda polegająca przede wszystkim na tym, że nie musimy w przypadku zakupów, które powtarzamy, dokonywać tego wyboru, podejmować decyzji konsumenckiej dotyczącej tego samego tak naprawdę typu dóbr czy usług. No i spokój umysłu, który wynika po prostu z tego, że nie musimy się obawiać, iż stracimy dostęp do usługi czy produktu tylko dlatego, że zapomnimy dokonać zakupu. Z perspektywy sprzedawcy natomiast kluczową korzyścią jest przewidywalność i regularność przychodów, która będzie, o czym powiem za chwilę, miała również szczególne znaczenie dla inwestorów. Rozszerzenie rynku docelowego, które wynika bezpośrednio ze zwiększenia dostępności, o której wspominałem w przypadku konsumentów, oraz znacznie wyższy poziom lojalności klienta. Jeżeli coś subskrybujemy, no to prawdopodobieństwo, że zrezygnujemy z usługi, jest niższe niż w przypadku jednorazowych zakupów. Wiele historii sukcesu potwierdza, że model subskrypcyjny się sprawdza, zarówno w przypadku firm, które od samego początku działają w tym modelu, które powstały po to, żeby działać w tym modelu, jak i firm, które przeszły transformację od modelu paper product czy paper license właśnie do subskrypcji. Wspominałem o inwestorach. No właśnie, inwestorzy wyjątkowo cenią model subskrypcyjny zarówno w przypadku software'u, który tutaj jest przytoczony jako przykład, jak i w ogóle. Z czego to wynika? Właśnie ze wspomnianej przewidywalności przychodów, z tego, że istnieje cała masa możliwości sprzedaży, zwiększania przychodów z już pozyskanej, już obecnej bazy klientów, różnego rodzaju upselling i cross-selling w ramach produktu oferowanego, jak i dzięki temu, że łatwiej i taniej jest utrzymać już pozyskanych klientów niż pozyskać nowych, a przynajmniej nie przepalać budżetu na kolejne
pozyskiwanie już pozyskanych wcześniej klientów. Tak? To znaczy nie musimy wielokrotnie przekonywać tego samego człowieka, żeby kupił nasz produkt. No i wreszcie moda, której tak naprawdę trudno się oprzeć wszystkim. Swego rodzaju moda, która wpływa na inwestorów podobnie jak na konsumentów. Ale jak wynika z tytułu naszego dzisiejszego spotkania, mamy mówić o Polsce. My 2 lata temu w Stralu zrobiliśmy takie badanie, z którego wyniknęło, że ponad połowa Polaków jeszcze nie posiada żadnej subskrypcji. O czym to świadczy? Okej, jesteśmy gdzieś w szarym ogonie, jeżeli chodzi o państwa Europy Zachodniej. Natomiast to oznacza tak naprawdę szansę, ogromną szansę rozwojową, którą z kolei potwierdzają wyniki przeprowadzonego w zeszłym roku przez ING na 11 rynkach badania, które wykazało, że ludzie z Europy Wschodniej i Południowej są zdecydowanie najbardziej entuzjastycznie nastawieni do modelu subskrypcyjnego w ogóle, dostrzegają jego elastyczność oraz korzystny, nazwijmy to, korzyści wynikające z niskiej ceny i są też najbardziej skłonni kupować kolejne subskrypcje. Dużo bardziej niż przykładowo mieszkańcy Francji czy Wielkiej Brytanii. No właśnie, model subskrypcyjny niestety, choć niesie wiele korzyści, niesie również wiele wyzwań. No bo nie ma róży bez kolców, tak? Dla sprzedawców są to wyzwania, ale z kolei dla fintechów jest to po prostu szansa do tego, żeby wygenerować wartość. W jaki sposób i co fintech ma tutaj, to rzeczy powiem za moment. Skupmy się na razie na wyzwaniach. Przede wszystkim wyzwaniem jest dostosowanie produktu czy usługi, którą oferują firmy, do modelu subskrypcyjnego. No, to nie jest model uniwersalny, nie możemy go wprowadzić po prostu jeden do jednego wszędzie. W związku z czym to często wymaga daleko idących zmian w samej strukturze organizacji, w sposobie jej funkcjonowania. Druga kwestia to zmiana mindsetu, czyli właśnie spojrzenie w pierwszej kolejności na retencję użytkowników, w drugiej kolejności na pozyskiwanie nowych. Jednocześnie oczywiście nie zapominając o tym, żeby pozyskiwać nowych, prawda? Dalej, mamy kwestię wpływu użytkownika, wpływu pozyskanego klienta na samą ofertę. On musi tą ofertę dostawać w kształcie, którego oczekuje na każdym etapie swojego związku z naszą usługą czy z naszym produktem. Zatem tą ofertę musimy modyfikować i dopasowywać przez cały czas. Co z tego wynika i jednocześnie jest i przyczyną i skutkiem, to budowanie długofalowej relacji. Czyli musimy pamiętać o tym, że nasi klienci przestają być klientami, którzy po prostu przychodzą i odchodzą, a należą do swoistego klubu osób korzystających z naszego produktu lub usługi. W czysto praktycznym wydaniu można mówić właściwie o 3 grupach wyzwań. Wypłacalności lub niewypłacalności właściwie klientów, a zatem, krótko mówiąc, o odsetku transakcji, które nie udadzą się, które zostaną odrzucone podczas prób automatycznego obciążania kart. Z drugiej strony o analityce i raportowaniu, przed którymi stoją nowe wyzwania w tym obszarze. Dlaczego? No dlatego, że musimy skupić się na takich wskaźnikach jak MRR, czyli Monthly Recurring Revenue, czy LTV, czyli Lifetime Value, o których owszem, w tradycyjnym modelu również musieliśmy myśleć, natomiast nie miały one tam aż tak dużego znaczenia. No i wreszcie, można powiedzieć, taka przyjazność doświadczenia klienta i elastyczność samego rozwiązania. On musi mieć poczucie kontroli nad swoimi subskrypcjami, musi móc nimi zarządzać, upgrade'ować, downgrade'ować, ingerować w cykle billingowe. No i co ma do tego fintech? Przede wszystkim ma do tego fintech to, że naszym zdaniem zmienia się kompletnie rola bramki płatniczej. Bramka płatnicza to jest takie rozwiązanie, które po prostu mamy z reguły w produkcie lub sklepie internetowym, no i służy do tego, żeby wysłać do procesora płatności zapytanie czy żądanie obciążenia karty i otrzymać odpowiedź w postaci informacji, że transakcja się powiodła lub że się nie powiodła, w tym drugim przypadku z bardzo prostą informacją, takim reason codem mówiącym dlaczego nie.
Co się dzieje w tym tradycyjnym modelu? To po stronie sprzedawcy leży integrowanie różnego rodzaju zewnętrznych rozwiązań software'owych do automatyzacji całego procesu. Tak? Jeżeli robimy duży biznes subskrypcyjny, musimy go jakoś zautomatyzować. To po jego stronie leży zarządzanie wszystkimi najmniejszymi elementami tego procesu i to po jego stronie leży każdorazowo tak wnioskowanie o obciążenie karty. Co otrzymuje od bramki płatniczej? Z reguły właśnie oprócz tej informacji udało się, nie udało się, bardzo podstawowe informacje, po prostu ile transakcji przeszło, ile nie przeszło. Czasami wręcz bramka może przeszkadzać poprzez wykorzystywanie jakichś sztywnych reguł dotyczących bezpieczeństwa, których nie nadąża się modyfikować tak szybko, jak szybko zmienia się świat. Co postulujemy? Uważamy, że właśnie i tutaj właściwie mamy do czynienia z istotą tego, czym jest fintech, tak? Jeżeli definiować go jako technologiczne rozwiązywanie problemów w bardziej efektywny i lepszy sposób niż robiły to tradycyjne instytucje finansowe czy tradycyjni dostawcy rozwiązań, postulujemy, by bramka płatnicza stała się z narzędzia do przyjmowania płatności narzędziem do faktycznego zwiększania efektywności biznesowej, zwiększania przychodów. W jaki sposób? Otóż to bramka płatnicza powinna obciążać te karty wtedy, kiedy prawdopodobieństwo powodzenia transakcji jest najwyższe. To bramka płatnicza powinna kierować każdą transakcję do procesora płatności, który zapewni najwyższą szansę powodzenia transakcji w danym momencie. To bramka płatnicza powinna chronić nas jako sprzedawcę przed różnego rodzaju fraudami, transakcjami oszukańczymi, czyli kiedy ktoś poda kradzione dane karty na przykład. I to bramka płatnicza powinna nam dostarczać rzetelnej informacji, wiarygodnych danych i konkretnych wniosków, na podstawie których będziemy mogli podejmować trafne decyzje biznesowe. Jak zmienia się wówczas rola sprzedawcy? Sprzedawca powinien śledzić rezultaty, podejmować kluczowe decyzje i zarządzać zautomatyzowanymi procesami. I w ten sposób postrzegamy fintech i też naszą przynależność do tego nurtu jako firmy. Więc można powiedzieć, że fintech jest tym, co stoi w awangardzie rozwiązań napędzających ekonomię subskrypcji, która z kolei jest wszędzie i przenika się z innymi zjawiskami. Dziękuję bardzo. Wow, dziękujemy. Albert Borówka. Tak, a to już. To jest najlepszy sposób na to, żeby sprowokować pytania. Powiedzieć tylko 2-3 minuty. Nie wiem, czy to będzie pytanie, czy bardziej komentarz, ale jak mówisz o tym, że fintech napędzają ekonomię subskrypcji, to chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę można powiedzieć, że banki były prekursorami ekonomii subskrypcji, no bo w końcu płacimy stałą miesięczną opłatę za konto albo za kartę i w ten sposób banki są tymi prekursorami tej ekonomii subskrypcji. Oczywiście prekursorami ekonomii subskrypcji również byli wydawcy prasy w XVIII-XIX wieku. Możemy spojrzeć w ten sposób na to zagadnienie. No, jednak chodzi o to, by sprzedając faktycznie nie pogubić się w tym wszystkim. Bank, owszem, no, dokonuje strącania cyklicznego różnego rodzaju należności, ale robi to dlatego, że jest bankiem, tak? Ma możliwość, ma bezpośredni dostęp do naszych pieniędzy. Sprzedając cokolwiek innego w modelu subskrypcyjnym, nie będąc bankiem, nie mając takiej siły pozycji, tak bezpośredniego dostępu do środków klienta, no niestety firmy nie mogły sobie do niedawna jeszcze pozwolić na taki komfort. Ja wiem, że w krajach zachodnich jest model polecenia zapłaty jest bardzo popularny, bezpośredniego pobierania pieniędzy skąd. Dlaczego w Polsce nie mamy takiego modelu i kiedy on się pojawi? Prawdopodobnie masz na myśli tak zwany klasyczny direct debit. Tak, ten model rzeczywiście w krajach Europy Zachodniej jest dużo bardziej rozpowszechniony niż u nas. Przede wszystkim dlatego, że bazuje on na systemie SEPA i dotyczy kwot denominowanych w euro. Zatem w Polsce tutaj występuje taka bariera. No ale mamy polecenie zapłaty, które również taką funkcję pełni. Możemy zrobić polecenie zapłaty w banku.
Natomiast Polacy, jakby to jest znowu temat na bardzo, bardzo długi wywód, ale myśmy wiele rozwiązań wprowadzali stosunkowo późno, dzięki czemu wprowadziliśmy je dość dobrze. I nowoczesność sektora bankowego w Polsce o tym świadczy i dowodzi tego, o czym Karol też wspominał wcześniej. To jest kwestia nawyków płatniczych, których nie da się po prostu zmienić z dnia na dzień. Więc trudno poza samą dostępnością jakby i nawykami konsumenckimi doszukiwać się tutaj innych przyczyn. Ja mam do Ciebie takie pytanie w sprawie tego, co powiedziałeś, że bramka decyduje, kiedy ta subskrypcja będzie ściągnięta od klienta. Ja na przykład sobie chciałbym wykupić, załóżmy, nie wiem, abonament na Netflixa, zakładam go dzisiaj, będzie trwał przez miesiąc. Na jakiej zasadzie ta bramka będzie decydowała, kiedy te pieniądze zostaną ściągnięte, jeżeli za miesiąc, nie wiem, mają zostać zgodnie z regulaminem? Nie wiem, o co chodzi w tym terminie, co powiedziałeś, że bramka będzie decydowała dla merchanta. Chodzi o to, że regulamin to jest, oczywiście regulamin musi być dostosowany do korzystania z tego rodzaju rozwiązania. Mówię tutaj o na przykład mechanizmie typu smart retry, gdzie w sytuacji, kiedy transakcja zostanie odrzucona, bramka w sposób automatyczny podejmie kolejne próby, na przykład na mniejsze kwoty i nie obciąży tej karty raz, tylko w kilku podejściach, dzięki czemu nie będziemy mieli do czynienia po prostu z transakcjami odrzuconymi, tylko z transakcjami przeprocesowanymi, które wspólnie złożą się na pobranie należności. To jest i tak bardziej opłacalne niż podejmowanie kolejnych i kolejnych prób bezowocnych.